Oto nasza łączka. Widać, że jaskry kwitną. I tutaj jest pól mojej produkcji. O, tu po przeglądzie zostawiłem im nakrop do wybrania. Zasiedlony pszczółkami jest. Trochę nie lubią obcych zapachów. Ja jestem trochę dla nich zapachowy mocno. Jest młoda rójka tegoroczna. No niestety, rojowe pszczoły, bo od sąsiada się wyroiły. No i przyszły. Widać, dość ładnie pracują. Ul korpusowy. Może o, w ten sposób 12 następnych uli czeka na zasiedlenie. Stoi na takim stojaczku. Dach pokryty linoleum. Zielony maskujący kolor. Tu jest ul warszawski poszerzony. Jak widać, praca wrze. Tutaj zrobiłem im, uchyliłem daszek, żeby im łatwiej było o wentylację i parowanie. A one sobie tędy wychodzą, skracają sobie drogę. O, tam sąsiad, który twierdził, że miał pszczoły na trawniku, a to mu kwitła kończyna. Brały nektar z kończyny. Jak widać, bardzo ładna praca. Piękna praca. Można sobie kucnąć w krótkim rękawku i nic nie mówią. A w tym ulu, po dziadku Władku, to jest 50-letni ul mniej więcej, może 40-paroletni, jest odkładzik zrobiony jakieś 2 tygodnie temu. I tutaj mamy, też już fruwają pięknie, jak na odkład. Pracują sobie ładnie. No nic dziwnego. Okolica tutaj za tą górką, tam kwitnie, kończy kwitnienie rzepak, rozpoczyna facelia. Tutaj jest cała trasa, tam te drzewa, co daleko widać za domami ostatnimi. Są takie aleje akacjowe, które też już rozkwitły. Jest, mają z czego brać moje koleżanki. No może pasieka nie przedstawia się jakoś super pięknie, bo to stare ule po dziadku. Ale widać tam już początki nowej pasieki. Niedługo będzie tu stało 12 nowych uli. Pozdrawiam.